Dobra, ludzie, lecimy z kolejnym kontraktem. Zostały nam dwa do zrobienia. Spotka się z Odelem Blanco, klientem Mr. Hansa. Zobaczmy, co ten kontrakt. Nie wiedziałem, że kontrakty będą tak rozbudowane jak ten wcześniejszy. Jak suchy? Że to też są jakieś takie dłuższe zadania, nie? Jak cholera. Ledwo stoję. Nie mogę ci dać. Kosiarze wyrzucili was ze szpitala? Wygląda ci to na niedzielny piknik? Fixer nie wspominał, że musieliście ewakuować oddział. Jesteś od Hansa? Wi, zgadza się? No kurde, to jakiś ksiądz! Dopasuj perymetry amortyzatora. Ten wszczep wygląda na kobiecy. Nie jest przystosowany do twojej wagi. A ty co? Myślisz, że miałem wybór? Musisz zwiększyć tolerancję udźwigu. Zacznij od parametrów stawu kolanowego. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. No ja tu jestem mistrzem. Jesteś zastępcą Andersona? Nie jestem lekarzem, jeśli o to pytasz. Jestem duchowym pocieszycielem. Jak ci z tym idzie? Ludzie się boją. Duchowy pocieszyciel. Ten wszczep nie jest mój, powinien być kobiecy. Nieważne, uda ci się, też możesz być kobietą. Gratulacje, masz ten wszczep. Ciesz się z tego, to jest twój szczep. Mogła to dostać jakaś kobieta, ale jest twój. Módlmy się o to. To miejsce, to był kiedyś kościół. No już, leci fala hejtu na mnie. Ale coraz mniej ludzi potrzebuje rozgrzeszenia, a coraz więcej transfuzji albo wymiany wszczepu. Przynajmniej wciąż możesz im pomagać. Niektórzy też potrzebują co łaska na tacę. Wysłucha mojej spowiedzi. A jak nie dostaniesz nic, to dostajesz karteczkę z zakazem wejścia do kościoła. Ludzie Hansena zwykle nie pozwalają gangusom panoszyć się w Dogtown. Kosiarze musieli się dogadać z Bennettem, żeby przymknął oko. To jeden z poruczników Hansena. Ma kontrolę nad Montanią. Hansen tak źle płaci, że jego ludzie muszą brać w łapę? Łapówka zaślepia oczy mądrych, a Bennett nigdy nie grzeszył rozumem. Okej. Czego kosiarze mogą chcieć od dyrektora szpitala? Jest z nimi jedna dziewczyna, Nika Jankowicz. Chyba szuka swojego brata. Tutaj? Jest waszym pacjentem? Nic więcej nie wiem. Chciała rozmawiać z Antonem. Była mocno roztrzęsiona. Mhm. Kosiarze pozwolili ci się zająć pacjentami? Ta cała Nika kazała im wyprowadzić nas na ulicę. Mają nie wpuszczać nikogo do środka. Powiedziała, że to sprawa między nią a Antonem. Nie chce żadnych ofiar. Albo świadków. Kurde, nie wiedziałem, że te kontrakty są tak rozbudowane. Naprawdę, jestem w szoku. Szczepy po prostu wiedziałem, że kontrakty to będą tylko takie, wiecie. Ale my nie mamy ani jednego, przynieś, ani drugiego. Zrób, pozamiataj, zabij. To jak się utrzymujecie? Ukradnij coś i nara, nie? Dzięki dawcom. A tu widzę, też są spoko nawet dialogi, nie? Anderson zamknął się w swoim biurze? To jedyne miejsce, które ma jakieś zabezpieczenia. Idź do piwnicy. Schody są po prawej stronie od ołtarza. Dobrze. Jeśli kosiarze zrobią coś Antonemu, nikt inny nie pomoże tym ludziom. Ja pomogę. Zostaw to mnie. Podoba mi się tu już. Chodźmy, chodźmy. Zobaczymy, czy się uda po cichu, czy nie po cichu. Dobra, chyba się nie uda po cichu. Co? Strata czasu. Po kiego chuja nas tu nika przyblokła? O, coś jest nie tak. No sprawdź to. O co chodzi? O kurwa, nie mogę wskoczyć. No i chuj. Jebać kosiarzy. Żałosny to ty jesteś. Następne pytanie. Boże, ta strzelba nawet na daleko takie zadaje obrażenia, że aż strach się bać tej strzelby. Ty mnie chcesz hakować? To dlatego nie masz głowy. Ups. Strzelać. Leżą.
Jaki szczęśliwy, bo dupeczkę zobaczył. Dobra. Co my tu mamy? Chyba tutaj, tak? I na dół. Nikogo nie znajdziecie, ja go znajdę pierwszy. Jeszcze wam dam atak, kurde. Ojej, co się dzieje? Coś wam się dzieje? Oj, jak mi nie przykro. Maczeta. Życie ostre jak maczeta. Kurde, jakie ja tu rzeczy znajduję. Yasukin-syn, ty gdzie? Yasukin-syn? Kogo tu zaalarmowaliście? Uszkodzenie broni. Postrzelaj do mnie! O co chodzi? Ojej, co się stało? Uderzyłaś mnie i upadłaś? Widzisz, jakimś tym bogiem? No jak to się stało? Piękne. Uwielbiam to. Uwielbiam się czuć taki mocny. Co mu zrobiłeś, skurwysynu? O! Ty weź przy... Nie zbliżaj się! Nika, spokojnie, gdzie to ja. Gdzie jest Gaspar? Mów! Opuść broń. Możemy się dogadać. Jestem tu po Andersona. Ma stąd wyjść żywy. A ja przyszłam po mojego brata. Gówno mnie obchodzi, pieprzony Anderson. Podnieś dupę, gdzie jest Gaspar, mów! Powiedz jej, co wiesz, to nikomu nie stanie się krzywda. Ty dla mnie pracujesz, czy dla gangusów? Mów do kurwy nędzy! No weź, bo strzeli! No widzisz? Pojebało cię! No mów! Co tak stoisz? Pomóż mi! Nie będę nikogo zabijać tylko dlatego, że nie masz nastroju na zwierzenia. Nie chcę stracić drugiej ręki, to jej powiedz. Gaspar nie żyje. O kurwa. Nie zabiję go. Kłamiesz. Miał tylko lekkie zatrucie. Był tak naćpany, że przegrzał mu się edytor metabolizmu. Zapadł w śpiączkę jeszcze zanim trafił na stół. Ale jak umarł? Morfina. Nie mogłem ryzykować, że uszkodzeniu ulegną inne szczepy. No to dupa. Mam pacjentów, którzy ich potrzebują. Gówno mnie obchodzą inni pacjenci! Jesteś mordercą! Zwykłym jebanym mordercą! Jak na Night City, to miał szczęście. Gdyby umarł na ulicy, trafiłby na wysypisko. Nie mogłem nic dla niego zrobić. Po co odwlekać nieuniknione? W ekstrakcji jego wszczepy trafią do ludzi, których wciąż można uratować, rozumiesz? Oddasz mi ciało brata. W nienaruszonym, kurwa, stanie. Nie. Coś ty powiedział? Nie, nie. Kurwa! Zrób coś! Gdzie jest ciało? Odpierdol się! Dobra. Daruj Andersonowi. Oszczyt! Nie pozwolę mu wypatroszyć Gaspara! Twojego brata już nie ma. Musisz się z tym pogodzić. Kurde! Co za głupia baba! Nie rozumiesz? Spokój? Jak mówię spokój, to spokój albo iść do pokój. Nie mogłeś tak od razu? Jezus. Którą ręką trzymasz skalpel? Tą drugą. Czyli ten dzień mógł się skończyć dużo gorzej. To tak działa twoja klinika? Ja już pierdzielę. Przyjmujecie wszystkich, ja już nic nie cofam. Decydujecie, kto leci zostanie dalej. Dawcą szczepów? Nigdy nie spisałem na straty nic kogoś, nie będę tutaj komu zmieniał. Pomóc. Kiedy zarządzasz szpitalem, w którym brakuje dosłownie wszystkiego, nie możesz myśleć inaczej niż pragmatycznie. Zrobiłem to, za co mi zapłaciłeś. Ale to nie znaczy, że nie zgadzam się z Niką. Powiem ci tak. Nikt, kto chociaż przez jeden dzień nie znalazł się na moim miejscu, nie ma prawa mnie osądzać. A co z pacjentami? Odel się nimi zajął. Czekają na ulicy. Powiedz mu, że już jest czysto. Musimy wracać do pracy. Okej. Opuść klinikę.
Przykro mi, Nika, no. Nie było współpracy. Nie było współpracy, no. Robiłem co mogłem. Gadałem jak potrafiłem. Gdzie ja kurwa jestem? Okej, okay, kolejny kontrakt ukończony. No to co, ostatni. Udaj się do mnie... Czekaj. Czekając na Dogera, żałować róż. Żałować róż brzmi... Nie czas żałować róż brzmi bardzo pięknie, pomatycko i romantycznie. Więc zrobię to. I to jeszcze jest zadanko dla Voodoo Boysów. Więc... O, Mr. Hands, co tam? Dzięki. Ponowałem Andersonowi, że przyśle kogoś do wyniesienia tych kosiarzy. Ale powiedział, że chce sobie ich najpierw obejrzeć. Pewnie jest jeszcze w szoku. Niech sobie ogląda, ja mam ci pieniądze. Kontrakt zamknięty. Ile za te kontrakty się w ogóle dostaje? Aha, nie wiem ile. Ile mam kasy? 34 tysiące, czyli tak z paręnaście tysięcy się dostaje. Że teraz mi ta kasa nie jest tak bardzo potrzebna, to już, bo nie mam na co wydawać, to... Dobra, zobaczmy tych Voodoo Boysów. O, co tam? A nie, 8 tysięcy. Że zhakowali mi syn te płuca. Już miałem się udusić, kiedy się obudziłem. Ale Indira Baradca umrze naprawdę, jeśli nie pójdzie na układ z szantażystą. Typ nazywa się Mirko Alexis i pracuje dla Voodoo Boysów. Ale wola. Jeśli nie, to przeczytaj załącznik. Komde. Eliminuj Mirko Alexisa. A ja mam go wyeliminować? To mamy trochę lekko problema. Czyli Voodoo Boysi tu nie są tak lubiani. Już, ryj tam. Łowca głów. Ja pierdzielę, ile ja już mogę... Mam jakieś umiejętności nowe? Nie mam. Calm downa. Muszę odwrócić jego uwaganda. A co jak wezmę sobie tutaj tryb sojuszniczy wieżyczki? To ona sobie postrzela. Pyk! Młot. Mele da la donda. Cichutko. Czym do mnie postrzelasz, jak nie masz czym? Oj Jezus! Ktoś tu wyleciał w powietrzonie! O kurwa. I bam B! Strzelaj! Dobrze! Dobra wieżyczka, nie wiem co strzelasz, ale strzelaj. Dobra, teraz już wiem. Aha, bo ja ogłuszyłem. Ona przeżyła, no tak. Dobra, wieżyczka, strzelaj. Ale ich tu jest. Nawet mi się to podoba.
Boże, jaka ta strzelba jest zajebiście dojebista. Tam co rako, tu to rako. Uła, ty skok. Ciebie też ogłuszyłem? Wogubę? Moja wieżyczka nadal tam strzela i to te. Ło, mocny. To był Netrunner. Ale ja szukam kogoś innego. A, tu jest wejście od tylca. Mogłem sobie od tylca wejść. Dobrze wiedzieć, że miałem takie możliwości i opcje. Dobra, to tu jest przejście. Ale nie wejście. A tu są jakieś jeszcze przejścia. O! Już do schowka jakiś. Okej. Może tutaj. Nie wiem na razie gdzie idę. Po prostu idę przed siebie. Ta wieżyczka tam napierdziela. O! Dzień dobry. Co tam? Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. Znalazłem cię. Poczekaj, poczekaj! Nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Pracujesz dla Voodoo Boysów? Pracowałem. Po tym, co odjebałeś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. Voodoo Boysi nie mogą po prostu pójść do Reapera? Dokładnie. Te wszczepy nie są do montowania. Robią z nimi jakieś eksperymenty. A te badania nad wszczepami. O co tu chodzi? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Już i tak mam przejebane. Milko Alexis, jeden z Voodoo Boysów. Mówi ci to coś? Coś tam mówi, ale niewiele. Facet praktycznie nie wypina się z sieci. Wszyscy tu na palcach koło niego chodzą. Pewnie jakaś szycha. To gdzie go znajdę? No właśnie, gdzie go znajdę? Nie, nie pytaj. Nie potrzeba mi więcej problemów. Mhm. Jest co? Dostaniesz w ryj, może coś powiesz. Mów. Albo jednak dostaniesz dzisiaj w pierdol. Nie zastraszysz mnie! Kurwa, pojebało cię! Mówisz? O, tylko nie w nos! Wiesz jak to boli? Będziesz gadał? Dobra, już powiedz. Tylko przestań! No to mów. Nie mam czasu. Muszę znaleźć tą Songbird i jej zrobić zemstę razem z Idrisem Albom. Naprawdę? Jeszcze byś jarał? Te wszczepy, nie? Większość z nich Voodoo Boysi rozkładają na części. Szukają luk w zabezpieczeniach i kombinują, jakby je zhakować. A resztę montują w starych robotach. Generalnie to kupa złomu, ale przy tym jednym to się naprawdę postarali. Po co im te androidy? Po co? Rusz głową! Skoro ten Milko jest tak ważny, to potrzebuje ochrony. Boże, ta wieżyczka tam dalej na... napierdziela. Czyli pomogłeś Voodoo Boysom zbudować małą armię. Na pewno wiesz, jak ją pokonać. Dobrego masz cela? Dobrego. Voodoo Boysi trzymają te roboty w takiej jakby serwerowni. Ja przeciążę macierze dyskowe, a ty napierdalaj w serwery, aż wybuchną. Okej. Pójdzie taki impuls, że szeregowym żołnierzykom stopią się obwody.
Dobra, zabieraj się stąd. Mam coś do zrobienia. No, super, tylko że ja zostałem bez pracy. A to już nie mój problem, znajdź sobie lepszą. Wow! Są te roboty. Aktywacja systemów obronnych 40%. Android MK3. Dobra, co się będę. Aktywacja systemów obronnych 100%. Co się stało z nim? Awaria systemu. Awaria systemu. Skanowanie obszaru w toku. Wykryto obecność organizmu żywego. Aktywacja procedury ewakuacyjnej. Wyjście awaryjne odblokowane. Chyba się udało. Ja, ta strzelba to jest moje wybawienie. Naprawdę. Pokażcie mi ten pistolet nowy. Jakiś widziałem, że dostałem. Nie, nie, ty Skippy. Og, wow, wow, wow. Typ broni smart. Poka go. Okay, wygląda ciekawie, interesująco. Zaraz przetestujemy. Hej, hej. Ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netrunnera. A to właśnie on, go szukam. Pan nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. I tak umrze. Netrunnera, szantażysty i mordercy. Mam na niego zlecenie. Okej, okay. Ma trochę na sumieniu, zdaję sobie z tego sprawę. Ale Milko to tylko mała płotka. Wiem, co mówię. Jestem z Netwatchu. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. O! Na pewno możemy się jakoś dogadać. A ja jestem Lizzy Weezy. Ja już tu nikomu nie ufam. Tak, jasne. A ja mam rezydenturę w Crystal Palace. Mogę to udowodnić. Nie trzeba. Korpusów lubię jeszcze mniej niż gangusów. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korpusami. Daj mi się chociaż odpiąć od Milko. No dobra. Ale jeden nerwowy ruch i leżysz. No, tak lepiej. A teraz posłuchaj. Nie możesz zabić Milko. Nie teraz. Da? Spróbuj mnie powstrzymać. Posłuchaj. Od paru miesięcy siedzę w tej norze z bandą troglodytów. Narażam życie, żeby rozpracować siatkę szantażystów i morderców takich jak Milko. Okej. Okay. Ale żeby to zrobić, muszę najpierw znaleźć tego, który pociąga za sznurki. O co chodzi z Milko? Pracuje dla ciebie? Spinam się z nim, jak wchodzi do sieci i tropię człowieka, od którego dostaję instrukcje. Daj mi szansę. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ilu ludzi możesz przy okazji uratować. Czy uratować jedną osobę, mamy czy wielu? Mamy raporty o ofiarach z całego wybrzeża. Milko to tylko płotka. Jeden z wielu netrunnerów, którzy pracują dla Voodoo Boysów. Dopiero jak znajdę człowieka, który za tym wszystkim stoi, ukręcę łeb całej operacji. Milko jest mi potrzebny. Jego śmierć nic nie zmieni, rozumiesz? No dobra. Moja klientka umrze, no i co? Dla ciebie te ofiary to ludzie bez twarzy i nazwisk. Indira Baradza, tak się nazywa moja klientka. Umrze, jeśli jej nie pomogę. Myślisz, że nie wiem? Ale nie uratujesz Indiry, zabijając Milko. Na jego miejsce przyjdą następni. Myślisz, że obchodzą go ci biedni frajerzy, których hakują Voodoo Boysi? W dupie ich ma. Jego nie interesuje jedno. Zostać pracownikiem miesiąca w firmowej gazetce. Wszyscy oni są tacy sami.
Kurwa, no i co ja mam zrobić? Dobra, F5. Dobra, no weźmy. Dobra, rób swoje. Ale jak to spierdolisz, to następnym razem przyjdę po ciebie. Rozumiemy się? Masz moje słowo. Nigdy więcej się nie spotkamy. Johnny, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idź już, muszę wracać do pracy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę tu było takie przejście, kurde, jakbym mógł szybko się do niego dostać, jakbym tylko wiedział. Następnym razem będę wiedział. Zrobione! I kolejny poziom. 20. Edge Runner, pozwala ci na przekroczenie limitu szczepów o 50 punktów kosztem utraty. Na każdy punkt pożywienia. Ja jestem Edge Runnerem, rozumiecie to? Boja! Ło! Jakie przywitanie! Ludzie z Netwatchu zapewnili mnie, że Indira Baradza zostanie niezwłocznie wciągnięta na listę świadków. O, proszę! Będzie miała obstawę netrunnerską przez całą dobę. Nie spodziewałem się. Ja się do niej nie przebije. Klientce zapewniłaś bezpieczeństwo, a fixerowi przychylność korporacyjnych bonzów. Jackpot V. Z przyjemnością przelewam ci pieniądze. Nie sądziłem, że tak szybko pójdzie i łatwo. Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Black Sapphire. Tak, mam coś dla ciebie. Spotkajmy się w Heavy Hearts. Będę tam. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest bestia? Tu jest bestia. Teraz tak. Heavy Hearts, budynek, to imitacja piramidy, to wiem. Reed, Reconnaissance. Alex próbował uruchomić swoje kontakty, ale nic z tego. Oficer, który mógł rozbić za naszą furt. Nie ma ślady, pewnie jedzą go już robaki, ale już jest jeszcze szansa, że jeden z moich znajomych razem mojego uciekiniera, ale to spalona sprawa, nie będzie w stanie nam pomóc, wyprzedykają się sensownych opcji, więc jeśli dasz rady załatwić czegoś kontaktnego u Mr. Hensa, będziemy musieli odwalić z Alex jakiś szalony numer ze słabo przygotowaną fałszywą tożsamością, a tego bardzo bym nie chciał. Bo jeśli w twierdzy Hansena złapią nas na fałszywkach, to nigdy stamtąd nie wyjdziemy. Spokojnie, już jakby mam kontrakty porobione, teraz lecę na ostatnie dogadanie do piramidy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co oni tam gadają? Dobra, to dzwonię do niego. Co się dzieje? Jakiś problem? To tylko ćpuny. A tu widziałem, jakaś pani biegnie. Dobra, to ćpunami się nie zajmujmy, jedźmy do tej piramidki. Chyba trzeba zbierać sobie na ten system operacyjny najlepszy. O, widzę tu jakąś furkę ładną. Piramida to jest takie kasyno jakby, nie? O kurwa, jaka fura. Dobra, wchodzimy. Ej, ty. Tak, ja. Pamiętaj, że wszystko widzimy. W naszym klubie ma być kulturalnie. Aż co, ja jeszcze tak podejrzanie wyglądam? Wyglądam sexy. Kurde, szkoda, że nie mam jakichś lepszych spodni, no. Może ubiorę te? Kurwa, nie pasują, ni chuja, nie pasują. Te też nie pasują. Co ja tam odblokowałem jeszcze? Dobra, zachowajmy tą kurtkę samuraja chociaż. To by był taki hołd dla Johnego. Czy mam jakiś nowy płaszcz fajny, bez jakiejś kuźwa kożucha?
No nie mam. No nie mam, niestety. Wszystko jest to samo. A w ogóle gdzie jest ten płaszcz, co ja mam na sobie? W ogóle jakoś tu nie widzę. Aha, bo on się nie pojawia, jak mam go ubranego pewnie, no tak. No tak, nie pojawiają się rzeczy, które mam nieubrane, dobra. Znaczy ubrane. Wimpra! Piramida, piramida, piramida! Hologramujące się niewidzialne cycki i kręcące dupę niewidzialne kobity. Raj dla stulejarzy. Bo chociaż sobie na żywo mogą popatrzeć na hologram. Czemu nie mogę wezwać windy? Halo? A, 2, 5. 2, 5. 2, 5, 8, 9. Fuck! No i działa. Pokoje prywatne. Karta dostępu jakaś. To pewnie jakbym był VIP klientem stałym. Ale nie mam na to czasu. Muszę tą Songbird, kurde, dowalić. Pracuję. Tak? A jaki masz problem, którego mama nie może rozwiązać? Nie martw się, znajdę go, jak tylko wrócę do domu. Jesteśmy umówieni? Masz moje słowo. Kocham cię. Pogadanka z córką. No proszę, kogo ja widzę? Jaką ma bronę dostojną? Wi, świetnie. Jaki dopasowany skin. Po tym, co dla mnie zrobiłeś, układ sił między mną a Hansenem wygląda zupełnie inaczej. Doskonała robota. Pierwsza klasa. Rozumiem metody pochlebstw. Chcesz mnie zmotywować? To nie chodzi o pochlebstwa, Vi. Chodzi o interesy. Są ludzie na tyle dobrzy, że możesz ich pochwalić. Zarazem mówiąc prawdę. Przyznam, że tego jednego się po chęci nie spodziewałem. Spotkanie twarzą w twarz? Tak. Mimo komplikacji odzyskałeś schematy Zetatechu. Podejmowanie trudnych decyzji pod presją to sztuka, którą posiadło niewielu. Udowodniłeś, że mogę ci zaufać. Więc złamałem reguły anonimowości. Fajnie. Na co pozwalam sobie. Po trzech kontraktach. Rzadko. To musiały być bardzo drogie kontrakty. Miałbym troje takich ludzi jak ty, to przejąłbym nie tylko Dogtown. Dogtown Pacyfika. Potem wciągnąłbym nosem resztę. No sorry, Keanu Reeves nie żyje. A Wiedźmin jest w innym uniwersum, więc nie będziesz miał nas trzech. W jednym miejscu. Wtedy to byśmy my sami rządzili wszystko. Pracować z zawodowcami. Zastanawiam się, jak to wszystko, co dla ciebie zrobiłem, ma ci pomóc z Hansenem. Jeśli bokser nie może znaleźć szybkiego nokautu, to pracuje na korpus przeciwnika. Gdy już tamtemu opadną ręce, znajdzie swoje otwarcie na cios. O Jezu, co mi się stało? Nie, Boże. Jak to? W szczękę. Wszystko mi się powaliło. Rozumiem, z twojej perspektywy nie wydaje się to oczywiste, ale... Możesz mi wierzyć, że praca, którą dla mnie wykonałeś, pozwoli mi przestawić kilka pionów i figur na szachownicy Dogtown. Jeszcze kilka posunięć i... Nie. Szachmat. On chce być tym... No właśnie. Chcę być przywódcą tutaj, Dogtown. Czekaj, czy ty próbujesz wygryźć Hansena z Dogtown? Hansen jest bardzo silny, diablo bystry i do tego zaborczy. Jedną z tych cech mógłbym tolerować, może nawet cenić. Ale... Wszystkie naraz u jednego człowieka, który trzyma w garści całą dzielnicę. To nie ułatwia interesów. Herbaty? To moja własna mieszanka. Chętnie, dziękuję. Wiesz, jak strefa walki przekształciła się w Dogtown? Jakaś niewidzialna ta herbata.
Coś tam obiło mi się o uszy. Miało związek z wojną? 2069. Pułkownik Hansen prowadzi operację Deszczowa Noc. Ma zająć teren w tak zwanej strefie walki i ustanowić tym samym przyczółek. Czyli on ma jeszcze złote zęby, ja pierdzielę, nie zauważyłem. Jednak niedługo później następuje zawieszenie broni, a siły pułkownika Hansena są zdane na siebie. Dla dowództwa i opinii publicznej nigdy ich tu nie było. Pułkownik nie zamierza się wycofywać i ogłasza strefę walki częścią NUSA. Tłumacząc na nasze, wykrawa dla siebie państwo w państwie i zamienia się z żołnierza w handlarza bronią. Ma łeb do interesu, to się zamienił, nie? Zostawili źle go prowadzi, to inna ta. Myśleli, że zginie w przeciągu 2 tygodni, a on nie tylko przeżył, ale muszą się z nim liczyć. Człowiek, który przeszkadza bardzo wielu ludziom i ciągle żyje, jest niebezpieczny. No dobrze, ale my tu gadu. Ja wywiązałem się z umowy. Co z tobą? Nasza umowa. Tak. Black Sapphire. Umocniona twierdza Hansena pełna jego najlepszych żołnierzy. Na dole wojskowe kwatery, na górze dekadencki raj dla VIP-ów. Nie było to proste. Zdobycie planów budynku. Kurt Hansen strzeże tajemnic swojego hotelu jak oka w głowie. Ale na wszystko można coś zaradzić. Widzisz, ty pomogłeś mnie. Ja pomogłem komuś, ktoś pomógł nam. Okej. Dostaniesz plany budynku. Dorzucę jeszcze kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę. I chyba nie muszę mówić, że są to absolutnie bezpieczne materiały. Nikt nie wie, że je masz. To mnie odróżnia od Dextera Deshona, V. Ja nie przeciekam. Fajnie, ale zapomniałem już, kto to Dexter Deshona. To jest drzazga z mapą i informacjami na temat Black Sapphire. Ufam, że jest na niej wszystko, co potrzebne, żeby wejść do hotelu. Ale uprzedzam, nawet z takim przygotowaniem przebicie się do środka będzie bardzo niebezpieczne. Uważaj. Mam dwóch dobrych agentów specjalnych, więc możliwe, że mi się uda. Oni są najlepsi na świecie, tak mi się wydaje. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Prawdę mówiąc, szykuje się kilka nowych zleceń. Naprawdę? Niech zgadnę. Dalsza część miejscowej może polityki. Kiedyś? W Dogtown nigdy za jakieś parę dziesiąt lat? A jeszcze więcej. Jak będę mógł pograć w Cyberpunka na ultra 4K. Już będzie wtedy 8K. Jeśli dojdzie do jakichś zmian. 20K. A w końcu musi do nich dojść. Ktoś musi przygotować grunt pod łagodną transformację. Dobrze było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Teraz należysz do ekskluzywnego klubu, V. Nice. A, i jeszcze jedno. Spróbuj nie dać się tam zabić, cokolwiek zamierzasz w Black Sapphire. Spróbuję. Trafisz do miejsca, w którym zaciera się granica między lokalną i światową polityką. Silne prądy. Jeden i drugi. Na razie, Hans. I dzięki za ostrzeżenie. No i nic. Teraz można opuścić kluba. Tu jakaś wymagana karta dostępu. No to do kluba. Dajmy znać Alex i Reedowi. Tany. Yeah. Tańczymy. Jak Vi tańczy? O nie, wyłączone jest. Czyli musi to chujowo wyglądać z trzeciej osoby. Boże, co ona tu założyła, ta kuściuwa? Co to kuźwa? Disco kula na parterze?
Dobra, Vi, kończ. Nie czas na zabawy. Zadzwoń do Rida i prześlij mu dane. Hej, mam drzazgę od Hensa. Masz plan wejścia do Black Sapphire? Perfekcyjnie. Prześlij mi to jak możesz. Jesteśmy na bezpiecznym łączu. No to łap. Leci. Przesyłam. Mam całość. Przekażę to Alex. Jak będziesz gotowy, spotkajmy się w MOW. Gdyby mnie jeszcze nie było, zaczekaj na miejscu. Do zobaczenia. Spoko, wpadnę. Jak mam po drodze, może jeszcze do Reaper Doka się uda. Idę mam kasę. Kurwa, nie starczy na nowy system. Kosztujesz 80 tysięcy. A mogę sprzedawać stare systemy? Chyba nie. A szkoda. Fajnie by było. Jezu, spokojnie tam. Chyba, że posprzedaję te ubrania wszystkie, które mi są mi tak niepotrzebne. Patrz na drogę, to ty wychodzisz na drogę, ja jadę po drodze. Idziemy. Może jeszcze coś sprzedamy. W ogóle auto mi się samo zatrzymało. Bardzo dziwne. Dobra, tak o, możemy sobie sprzedać tak. Te strzelby są do dupy. No i już mamy 50 tysięcy. Na 7 tysięcy ten karabin szturmowy. Okej. Okay. O. Proszę. Jakieś do dupy noże. I już mam pięknie. Jakieś sukienki. I sukienka, pyk. Żakiet to chyba dla kobiet, nie? Nie wiem, nie znam się. O, i to, pyk. O, i to. I zaraz sobie jakieś muszę fajne jeszcze spodnie kupić. To też sprzedajmy. No i jeszcze jakieś fajne spodnie. I do Reaper Doka jeszcze system operacyjny lepszy kupić. Ale to najpierw spodnie. Chodź tu. Dobra. Daj mi jakieś fajne spodnie, które będą mi pasować do... Kurde, ten płaszcz to tak nie... Kurde, te czy te? Albo te? Te może będą pasować. A jak nie te, to jeszcze sprawdzimy te. Bo płaszczy to on tu nie ma, nie? Jezu, się oddaliłem od mikrofonu, sorry. Nie, płaszczy to on tu nie ma. No i dobra, dzięki ziom. Sprawdźmy te. No, a te? No te tak nie bardzo, ale te? Można powiedzieć, że... Jest git. Trochę się świecą jak psu jajce, ale to tam. Do zniesienia. Dobrze, panie Reaper Dog, bo czas wymienić mi system operacyjny na lepszy. Z Windows 10 na Windows 20. Z tym starym systemem to nie dam rady. Plus 5. Minus 4. No jedyny, który się świeci i ma te, to jest ten. 74 tysiące, więc go kupuję. Czy coś jeszcze potrzebujemy?
A czemu to się nie zamontowało? Tak dziwnie. Ze strony z inteligencją zresztą to się dla przeciwników działanie przedmiotów loczących. A skórka? Na skórkę nic. Zestronienie z opanowaniem, obrażenie ostateczne. Zmniejszono widoczność dla przeciwnika, dodatkowe obrażenia doniesiono. Obrażenia od haków. O, to by się przydało. Tu udźwig. Udźwig mał spoko. A w szkieleciku? O proszę, mamy coś nowego. Pancerz. Ale to mi aż 13 daje, no to nie. Ramiona spoko. Tu by się wydało, przydało coś wymienić w końcu. Tu 8, tu 5, tu 5, tu 10, tu 20, dobra, to jednak nie. Dobra, wystarczy na razie. Tylko jeszcze sobie muszę przenieść do mojego systemu moje tutaj rzeczy. Dobra. No i czuję się odświeżony i dobrze nawodniony. Mózgowo. Ty ślepy? Trochę ślepy. Ale jaki skoczny. O Jezus! Dobra, nie mogę tak skakać, bo mnie krew zalewa. Oj, nie w tym momencie. Aj, kurwa. I co jest? No, Rake mnie pożera. Chodź. Już w porządku. Jednak nie w porządku. Siadaj. Pomóc ci jakoś? Naprawdę. Powoli się przyzwyczajam. Relik. Za długo by opowiadać. Ale tak, to relik. Przecieka do mojego mózgu. Często ci się to zdarza? Taki atak? Trudno powiedzieć, czy często. Ale nigdy nie wiesz, czy ten następny nie będzie ostatnim. Ciężka sytuacja. No bardzo. No ciężka. Śmierć dyszy mi w kark. Wiem, jak to jest. Wytłumacz mi. Wiesz. Nigdy tego nikomu nie opowiadałem. Sam nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że próbowali mnie zabić, czy że właściwie to zrobili. No nie zrobili i to, z tego co widziałem. Opowiesz coś więcej? Ten zamach 7 lat temu. Pamiętam. Mówiłeś o nim. Skończyło się tak, że leżałem w szpitalu i czekałem, aż dobije mnie zabójca Arasaki. Zostałem zdradzony przez naszych. A właściwie to była taka pierdolona gałązka oliwna. Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Wiesz, zawieszenie broni. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Chodź, coś ci pokażę. Zaraz. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu... Znowu dla nich pracujesz?
Wiesz co, nawet głęboka rana w końcu się zabliźnia i przestaje boleć. Po paru latach już tylko swędzi. Roy, na pewno byś chciał tej song sheet dobić, kurde. Ja bym jej nie odpuścił za takie coś, za taką zdradę. Zjedziemy windą. Gdzie idziemy? Odwiedzić stare śmieci. Taka wycieczka w przeszłość. Ale to już sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!